wylądowaliśmy w Paryżu, idziemy na samochód i jedziemy na obiad. Chyba. To jest prosciutto. Weźcie kiełbasa. Francja. Dzień drugi w Paryżu, jest godzina 13.30, około 16.00 wyjeżdżamy na stadion, gdzie najpierw zobaczymy półtora godziny tour po całym stadionie z UEFA. Przypomnę wam, że my jesteśmy tutaj na takim zaproszeniu, które się nazywa Ultimate Access. To jest takie wejście, którego no nie da się kupić, to jest taki rodzaj biletu i przeżycia, którego po prostu się nie da ani kupić, ani dostać tak po prostu tutaj. No tak jest, są też z nami dwaj koledzy z Niemiec, także mamy reprezentację Niemiec obok, którzy się dostali dlatego, że byli najciężej pracującymi gośćmi w Niemczech w restauracji McDonald's. Skoro tu jesteście, to chciałem wam pokazać taki fajny widok. To jest wieża Eiffla, która robi niesamowite wrażenie na żywo. Powiem wam, że kiedy pierwszy raz byłem w Londynie i zobaczyłem Big Ben, a się okazało, że on wcale nie jest taki wielki, to coś, ta wieża, jest tak olbrzymia, że po prostu otwiera wam się szczęka. Witam was na murawie, na której będzie się odbywał dzisiaj mecz Polska-Niemcy. Słuchajcie, niesamowite. To jest niesamowite. Dobry wynik. Cały czas wierzymy, że będzie dobrze. Nie straciliśmy bramki z mistrzami świata. O tym trzeba pamiętać. Szacun. Znaczy, że jest nadzieja cały czas. Jest.